Zamiast napadu na bank, włamanie do sklepu z zabawkami. I niestety nie była to niewinna zabawa. Młodzi gliwiczanie wybili szybę w sklepie przy ulicy Chorzowskiej i ukradli towary warte kilkaset złotych. Niespełna 5 dni i po strachu. Gliwiccy żacy odliczają czas do końca zimowej sesji egzaminacyjnej. Jak ją zdać w pierwszym terminie? Najcenniejsze i najstarsze obrazy, rzeźby, szaty liturgiczne i inne detale przeniesiono z Kościoła Wszystkich Świętych do Willi Caro. Od piątku będzie można je podziwiać na wystawie Omnium Sanctorum. Przestępstwa popełniają coraz młodsze osoby. Ostatnio w Gliwicach bardzo niepełnoletni sprawcy obrali sobie za cel sklep z zabawkami. No, oczywiście można tutaj podejść do tego dosyć powiedzmy z humorem, natomiast myślę, że no, niezbyt ciekawie dla rodziców się zapowiada sytuacja. Otóż w sobotnie popołudnie po godzinie 18 ktoś usłyszał brzęk tłuczonej szyby, wykonał telefon, tutaj możemy podziękować tej osobie anonimowej, powiadomił policję, że ma takie spostrzeżenie, podejrzewa włamanie. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, stwierdzili, że rzeczywiście dokonano włamania do sklepu z zabawkami, to było na ulicy Chorzowskiej. Tutaj sprawcy zostali szybko wyłapani, oni byli w trakcie ucieczki. W tym momencie, gdy przyjechali policjanci, zatrzymano 5 młodych osób, w zasadzie dzieci w wieku od 8 do 13 lat. 8, 9, 10 i 13-latkowie. Tutaj najstarsza dziewczynka była 13 lat. Wybili szybę w oknie wystawowym, zainteresowali się zabawkami, które tam na wystawie były wyeksponowane. Weszli do wnętrza, skąd skradli szereg zabawek o wartości. No nie będzie to przekraczało 500 zł, natomiast no, straty materialne w postaci szyby wystawowej są znaczne. Policjanci przewieźli tych młodocianych włamywaczy do komisariatu drugiego, skąd zabrali ich rodzice za pokwitowaniem. Młodzi sprawcy zostali zatrzymani na gorącym uczynku i miejmy nadzieję, że będzie to dla nich nauczka, bo zgodnie z prawem za przestępstwa popełniane przez nieletnich odpowiadają ich rodzice. Powiem tak, z punktu widzenia prawa osoby do lat 13 nie odpowiadają karnie, bo ustawodawca przewidział, że te osoby nie popełniają przestępstwa z uwagi na stan rozwoju intelektualnego. Natomiast no, rodziców czekają wydatki związane z pokryciem szkód. No cóż, powiedzmy, że ten wiek małoletni do 13 roku życia raczej wyklucza notowanie. Oczywiście po przekroczeniu 13 roku życia, tak jak wspomniałem, tam była osoba, która tak przekroczyła, no to będzie odnotowane i to o tym się dowie sąd. O takich sytuacjach, wszelkich nieprawidłowościach, braku należytej opieki nad dziećmi, podejrzeniu, że dochodzi do no, niewłaściwego wychowywania dzieci, policjanci powiadamiają sąd. Sąd decyduje często właśnie o skierowaniu kuratora, który obserwuje taką rodzinę, poddaje kontroli. Prace budowlane na terenie Politechniki Śląskiej wrą, podobnie jak przygotowania żaków do zimowej sesji egzaminacyjnej. Jak tu się przygotować do zawiłego egzaminu, gdy pogoda za oknem taka wiosenna? A, kiedyś się sesję zda. Czy prędzej, czy później. Dziekankę sobie wziąć, waruna odpocząć, przemyśleć, co się źle robiło. I za rok, za dwa się zda. No uczyć się oczywiście, nie? Ale. Ile zajmuje taka nauka? Nocami? Godzinkę dziennie wystarczy. O, ciężko będzie. O, najlepiej układy z wykładowcami. Na niektórych się da. Ale gorzej jak się złapią, to później trzeba no, ustnie zdawać u prowadzących. Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy już zdali, a ciągle nie. A jak wam idzie na razie? No, jak krew z nosa. Znaczy trzeba się chyba wcześniej zacząć uczyć, bo jak się zostawia wszystko na sam koniec, to potem wychodzi jak wychodzi. Na pewno trzeba się wyluzować, na pewno trzeba kupić dużo napojów energetycznych i uczyć się w grupie. Przynajmniej dla mnie się to sprawiło. Mieć wyrąbane i być ninja. A strach przed ewentualną poprawką potrafi nieźle sparaliżować. Jak się jednak okazuje, studenci wiedzą, co zrobić, by w panice nie zwariować. Coś z kolegami sobie wypić. No i najlepiej się przygotować, to jest chyba najlepsze na stres. Po co w ogóle się stresować, tak?
No, a drugi, nie wiem, ja się nie stresuję na przykład. A ty? A ja też się nie stresuję. Nie warto się stresować. Żeby się odstresować. No. Wyjść na papierosa przed egzaminem. Po, w trakcie. W trakcie, po, jak kto lubi. Czy przeczytacie coś ciąg? Nie, bo to będą wykładowcy oglądać, to na pewno nie. Ja chodzę na siłownię i biegam dużo. Dobra muzyka, dobre towarzystwo, no ewentualnie jakaś impreza, wiadomo, nie? Dziewczyna. Odstresowuje? Zawsze pomaga. Jesteśmy dzisiaj w Willi Caro, jeszcze przed premierą, jeśli można tak powiedzieć, czyli jesteśmy jednym z pierwszych gości na nowej wystawie, którą Państwo będą mogli zobaczyć od 7 lutego. Wystawa nosi tytuł Omnium Sanctorum, Kościół i Parafia Wszystkich Świętych w Gliwicach. No i jak widać z samego tytułu, ona opowiada o historii tego najstarszego gliwickiego kościoła, mianowicie kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych. W Willi Caro zabytkowe rzeźby, monstrancje i obrazy zostały wyeksponowane. Tu widoczny jest każdy drobiazgowo wykonany detal, i bogate, misterne zdobienia nie gubią się, tak jak w ogromnej przestrzeni świątyni. Część z tych rzeczy stanowi wyposażenie kościoła. Część znajdowała się w zakrystii, tak jak choćby obrazy. Część z tych obrazów również wisiała na plebanii. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o monstrancję, to ta najstarsza monstrancja, najpiękniejsza, jest czasami używana, choćby podczas procesji na Boże Ciało. Te najstarsze kielichy, czy tam inne paramenta liturgiczne nie są już tak często używane. One znajdują się po prostu w skarbcu. Stroje liturgiczne, niektóre z nich są używane do dnia dzisiejszego. Jeżeli zaś chodzi o księgi, te już po prostu używane nie są. Inspiracją do urządzenia wystawy była wydana w ubiegłym roku książka. Pomysł narodził się już kilka lat wcześniej wraz z pomysłem napisania książki o tej najstarszej gliwickiej parafii. Książka ukazała się rok temu, pod koniec października 2013 roku i nosi taki sam tytuł jak wystawa, czyli Omnium Sanctorum, Kościół i Parafia Wszystkich Świętych w Gliwicach. No i w tej książce po prostu zostały pokazane dzieje tej parafii od czasów najdawniejszych, czyli praktycznie od założenia miasta, bo jak wspomniałam, parafia jest najstarszą w mieście i funkcjonowała już w momencie założenia tego miasta, aż do czasów obecnych. I po napisaniu książki okazało się, że materiału zarówno ikonograficznego, jak i po prostu tych przedmiotów, że tak się wyrażę, 3D jest tyle, że warto i są one tak ciekawe, i tak cenne, że warto było je również pokazać, bo szkoda, żeby po prostu leżały czy też wisiały gdzieś, gdzie na co dzień podziwiać ich nie można. W zbiorach, które od piątku będzie można podziwiać w muzeum, znalazły się prawdziwe wiekowe skarby. Do najstarszych możemy zaliczyć choćby gotycki kielich z 1517 roku, czy też tondo z pierwszej połowy XVI wieku. Niestety autor tego właśnie obrazu jest nieznany. Oraz tutaj może nie tyle, że najstarsze, ile najbardziej takie ciekawe są dwie jeszcze monstrancje, dar mieszczan gliwickich dla kościoła farnego. Obie pochodzą z 1687 roku. Wystawa to dobra okazja, żeby przyjrzeć się z bliska świadectwom długiej historii naszego miasta. Może stać się ona inspiracją do odwiedzin Kościoła Wszystkich Świętych, gdzie wciąż znajduje się wiele cennych przedmiotów, których nie udało się zmieścić w pomieszczeniach muzeum. W samym budynku, w samym kościele znajduje się jeszcze bardzo dużo dzieł sztuki, bardzo dużo przedmiotów godnych uwagi, godnych polecenia, jak chociażby barokowa chrzcielnica, którą pierwotnie ksiądz proboszcz Bernard Frank chciał nam tutaj pożyczyć na wystawę, ale ostatecznie okazało się, że ze względu na jej rozmiary nie damy rady jej po prostu przenieść. Należałoby jeszcze tutaj powiedzieć, że ten kościół był przez cały praktycznie parafia i kościół przez cały okres swojego istnienia były bardzo mocno związane właśnie z miastem, z jego mieszkańcami, tworzyły taką jakby integralną całość. Natomiast przedmiotami zgromadzonymi w Willi Caro troskliwie zajęli się konserwatorzy, którzy przywrócili im dawny blask. Będzie można je podziwiać w muzeum od piątku, a po zakończeniu wystawy wrócą na swoje miejsce, czyli do kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych.